Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób możemy sobie przygotować własnoręcznie dip czy też liquid. Dzisiaj będziemy robić sobie taki bardzo turbo, naprawdę rybny temat. I co będziemy do tego potrzebowali? Od czego w ogóle należy wyjść robiąc takie liquidy, takie dipy? Przede wszystkim musimy mieć bazę, tak? U mnie tą bazą się tutaj nie mieści, ale to jest gliceryna farmaceutyczna, roślina farmaceutyczna o bardzo wysokiej czystości oczywiście. To będzie nasza baza, która będzie stanowiła większość naszej zalewy. Tutaj również mamy glikol propylenowy. To będzie nam służyło jako konserwant po prostu. Możemy użyć też innego, normalnego konserwantu. Ja zawsze używam glikolu, czy to do kulek, czy to właśnie do dipów, ponieważ nie ma on praktycznie żadnego zapachu. Jest bezwonny, lekko oleisty i bardzo fajnie trzyma nam świeżość kulek, czy też innych rzeczy. I z czego mój dip będzie się składał? No, zaczniemy sobie od atraktora. Można go dodać, nie trzeba. Ja chcę, żeby mój dip był naprawdę bardzo mocno dopalony i użyję tutaj, to jest taki zapach Ultra Salmon Essence. To jest taki wędzony łosoś, więc tego dajemy troszeczkę. Oczywiście betaina, żeby troszeczkę podbić tutaj na wartość odżywczą, aminokwasy naszego dipu. Mączka squidowa, tutaj mam akurat taką zapakowaną, ona się tak właśnie prezentuje, grubsza frakcja, bardzo fajna mączka, robię też z niej kulki. Kolejna mączka to jest mączka LT94, widzicie, tutaj będzie naprawdę ten dip na bogato. Troszeczkę będę dawał również mączki predigested, czyli wstępnie przetrawionej. I jako dodatek pozwolę sobie dodać dosłownie łyżeczkę, dwie. Tutaj mamy Beardwood, ponieważ chcę, żeby ten mój dip, jak będzie na wodzie, na dnie, żeby on ciągle pracował, żeby te drobinki z tego Beardwoodu unosiły się do góry i windowały. Oraz droże, słuchajcie, piwne. One wyglądają w ten sposób. O, to jest taka jakby taki proszek. Wyglądają troszeczkę jak otręby, tylko takie bardzo, bardzo, bardzo drobno zmielone. One mają taki swój specyficzny zapach, mają bardzo dużo aminokwasów, bardzo dobrze wpływają właśnie w ogóle na żerowanie ryb. Oraz ostatecznie damy po prostu sól, która nam jeszcze lepiej, bardziej podbije smak, a dodatkowo oczywiście zakonserwuje. Ja sobie będę robił pół litra mojej zalewy, dlatego też warto zaopatrzyć się w takie fajne dzbanuszki do odmierzania. Tu akurat mam na litr, mniejszy jest na pół litra, jeszcze mniejszy chyba na 250. Ja będę sobie tutaj robił to w tym litrowym, ponieważ łatwiej będzie mi to potem wszystko wymieszać. I od czego sobie zaczniemy? Jak były proporcje? Jeśli chodzi o śmierdzące, to ja sugeruję dać troszeczkę więcej glikolu, ponieważ no jednak są to mączki rybne, żeby nam się nic tutaj nie popsuło. Więc ja tutaj na 350 ml naszej bazy będę dawał 100-150 ml glikolu propylenowego. Ponieważ chcę mieć naprawdę pewność, nie wiem kiedy to zużyję, może będę używał innych, żeby to mi naprawdę przetrwa rok, a nawet, słuchajcie, więcej. Więc zaczynamy sobie od wlania glikolu. Tego wlewam 150 ml. Jak widzicie, to jest taka oleista ciecz. Ok. Można sobie to odłożyć. I dolewamy teraz do pół litra dolewam teraz sobie mojej bazy, czyli gliceryny. O, to jest, słuchajcie, taki syrop po prostu. Potem trzeba to... Okej. I w tym momencie tak naprawdę jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia. To się aktualnie w ten sposób prezentuje, taki glut, trochę widzicie?
Potem będzie trzeba to dokładnie, naprawdę dokładnie, dokładnie wymieszać, ale widzę, że nie będzie z tym zbyt dużych problemów. Zacznę sobie od betainy i tutaj daję jej taką małą łyżeczkę. Płaską, naprawdę nie musimy tego dużo dawać. To są małe ilości, więc możemy właśnie polecieć sobie po prostu na jakość. I oczywiście teraz nasze mączki. Jeśli chodzi o mączkę squidową, to ja sobie dam jej troszeczkę więcej. Się troszkę zdryliła. Dam jej troszeczkę więcej, ponieważ ja chciałbym, aby moja zalewa była taka mocno, naprawdę taka mocno, słuchajcie, squidowa. Więc nawet sobie dam kilka tego łyżeczek. Jak widzicie, no nie daje w sumie gramowo tego bardzo dużo. Następnie drożdże piwne. To sobie wezmę z zakadru również taką łyżeczkę. I teraz predigested. Zobaczcie, to jest bardzo fajna mączka. Ona jest taka miałka, bym powiedział. O, ona się tak prezentuje. Ja Wam jeszcze będę te mączki pokazywał dokładniej. W przypadku, jak będę robił kulki, to każdą mączkę Wam dokładnie przedstawię. Jej dużo akurat do kulek nie wolno dawać. Tak sobie życzy producent, żeby tego nie dawać zbyt wiele. No i LT. LT też bardzo porządna mączka. Tego daję dwie łyżeczki. Jeśli chodzi, słuchajcie, o te proporcje, ja to robię po prostu na oko. Nie mam żadnych zapisanych, nie wiem, proporcji. Tu proporcje nie są ważne, ponieważ my nie będziemy tego ani sklejać. To nie musi nam wiązać. To wszystko jest w płynie. Więc nic nas tutaj tak naprawdę nie ogranicza. Możemy tutaj dać samego squida i też będzie dobrze. I ostatnim, przedostatnim tak naprawdę elementem z rzeczy sypkich jest właśnie Beardfoot. Ja bym chciał, żeby to naprawdę nam tam fajnie windowało. Żeby to coś dla tej ryby tutaj było i zatrzymało na głowisku. Super. Następnie sól. Tutaj również dajmy łyżeczkę. I dosłownie mililitr, dwa. To są naprawdę bardzo mocne atraktory z Sisimura. No, pachnie to niesamowicie. Normalnie jakbyśmy łososia otwarli. Dam sobie tego 2 ml. To bardzo oleiste. O, troszkę więcej wyszło, ale to nie szkodzi. Będzie. O. 3 ml mi się tak udało nabrać. To jest bardzo oleiste, więc nie pobiera się to tak łatwo. Teraz należy przystąpić do mieszania tego. Więc po prostu biorę sobie mieszadło, wkrętarka. Ręcznie tego nie wymieszamy, no i zobaczmy, co z tego wyniknie. Zobaczcie, jakie to jest gęste. No, wygląda cudownie. Ja sobie to teraz odłożę na bok, żeby mi to gdzieś skapywało. I słuchajcie, nasza zalewa jest już gotowa. Nie pozostaje nam nic innego. Jeszcze tylko Wam powiem, jak pachnie. No, pachnie świetnie. Fajnie, takim rybnym, łososiowym tematem. Przelewamy sobie teraz to do słoiczka. Patrz, jakie to. O. No i to jest, słuchajcie, deep. O, wyszło nam troszeczkę więcej. I nasz, słuchajcie, deep jest już gotowy. Prezentuje się on w ten sposób. No, widzicie, jest bardzo, bardzo fajnie gęsty. Patrzcie, jak tutaj z niego nadal kapie. Troszkę nam zostało, więc chyba muszę robić mniej, żeby nie było żadnych resztek, bo nie mam większych słoików. Ale tutaj się dzieje w tym lipie wszystko. Spójrzcie. Jeszcze bąbluje.
Naprawdę ma bardzo fajny zapach. Tu są, słuchajcie, same mączki rybne tak naprawdę. Nic więcej. Można do tego oczywiście dodać sobie jeszcze barwnik. To już jest kwestia naprawdę gustu, kto jak woli. I nasz dip jest gotowy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie suba, dajcie łapkę w górę. I zapraszam Was już teraz na kolejne filmy, ponieważ troszeczkę tych dipów zrobimy. Trzymajcie się i cześć.